Serdecznie witamy. Trwają konsultacje powyborcze. Bardzo proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Proszę państwa, w zasadzie informacje takie bardziej szczegółowe chciałbym państwu przedstawić jutro po zakończeniu wszystkich spotkań, a jutro jeszcze spotykam się z przewodniczącym SLD. Natomiast wydaje się, że po tych czterech można jedną rzecz przekazać jako rzecz potwierdzoną, to znaczy jest wola zbudowania koalicji większościowej czy podtrzymania istniejącej koalicji większościowej w oparciu o Platformę Obywatelską i PSL. Taką wolę zadeklarowali obaj liderzy formacji, co w zasadzie oznacza możliwość już budowania kalendarza, który ma doprowadzić do utworzenia nowego rządu. Ten kalendarz ma uwzględniać także i potrzeby polskiej prezydencji w ramach Unii Europejskiej przez stworzenie jak najdłuższego okresu umożliwiającego odbycie rad sektorowych przez ministrów dotychczasowego rządu, tam gdzie to jest realnie możliwe przy zachowaniu pełnej zgodności i z literą i z duchem konstytucji. Umówiliśmy się z panem premierem, że właśnie w ten sposób, jak to dzisiaj miało miejsce, zaprezentujemy państwu efekt naszych rozmów wczorajszych, więc chciałem potwierdzić opinię, informację o tym, że zamierzam jak najpóźniejszym terminie zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu. Ten najpóźniejszy termin to jest 8 listopada. 8 listopada będzie zwołam posiedzenie, pierwsze posiedzenie nowego Sejmu, który uruchamia, ten termin uruchamia następne działania, co oznacza, że będzie 2 tygodnie na nie tylko sprawowanie, pełnienie obowiązków przez dotychczasowego premiera i dotychczasową Radę Ministrów, ale również też 2 tygodnie na desygnowanie i zakończenie całej procedury potwierdzenia w Sejmie, już nowym w Sejmie, posiadania wotum zaufania, czyli większości w parlamencie. Wydaje się, że to być najlepszym rozwiązaniem uwzględniające i potrzeby pilnowania, by nie było żadnych wątpliwości co do chęci w pełni utrzymania, w pełni przestrzegania nie tylko litery, ale i ducha konstytucji, ale również uwzględnienia realnie istniejących potrzeb związanych z trwającą polską prezydencją w Unii Europejskiej. Z innych spraw, które chciałem państwu przekazać, no to informacja taka, że mniej więcej jutro po zakończonych rozmowach z wszystkimi partiami politycznymi, które weszły do parlamentu, będę mógł przekazać także już resztę pełnej kalendarza, bo też istotnym elementem jest to, kiedy obie formacje i w jaki sposób zakomunikują opinii publicznej, także prezydentowi, wolę sformalizowania albo przynajmniej ogłoszenia istnienia koalicji pomiędzy Platformą Obywatelską a PSL-em. Jeśli chodzi o funkcję marszałka, no to nie jest to łatwa funkcja i nie jest to łatwa funkcja do wypełnienia w każdym parlamencie, a ten, który teraz się będzie konstytuował, na pewno łatwym parlamentem również nie będzie. Prezydent powinien życzyć każdemu marszałkowi sukcesów, przez co ja rozumiem zdolność do wpływania na bieg spraw w parlamencie tak, aby parlament ten jak najmniej spierał się w sposób przesadnie ostry, a jak najwięcej był zdolny do współdziałania w sprawach dobrego procesu legislacyjnego, więc jestem pewien, że kandydatka Platformy Obywatelskiej, czy w tej chwili z Zarządu Krajowego Platformy, zdaje się, będzie osobą odpowiednią. Natomiast rzeczą zawsze bardzo ważną jest to, czy jak potrafi wpłynąć na formę opozycyjności i jak ułożyć relacje i w koalicji, pomiędzy klubami koalicyjnymi i klubami opozycyjnymi. Pan Janusz Palikot zapowiedział, po pierwsze chciałem powiedzieć, że złożył zgodnie z zapowiedziami medialnymi wcześniej taką ofertę budowy rządu fachowców, no ale po pierwsze prezydent nie jest odpowiednim adresatem tego rodzaju pomysłów, a powinny być inne kluby parlamentarne. To oprócz tego no jest informacja jednoznaczna, że jest po prostu większość
parlamencie, a rządy fachowców tworzy się w sytuacjach trochę awaryjnych, kryzysowych, kiedy nie funkcjonuje albo nie można po prostu wyłonić rządu większościowego, który zawsze ma ten walor, że jest oparty o konkretny fundament większości, a więc zapewnia zawsze większą skuteczność działania parlamentu i rządu. Więc to po pierwsze. Po drugie, pan Janusz Palikot sam określił rolę swojej partii w parlamencie jako opozycję nietotalną. I uważam, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia, bo prezydent chciałby bardzo, aby w parlamencie istniała zdolność do jak najszerszej współpracy, trochę przy przekraczaniu naturalnych i zrozumiałych podziałów na koalicję i na opozycję, przynajmniej w niektórych ważnych sprawach dla Polski, do których ja zaliczam zarówno postępy w zakresie modernizacji i dążenia do nowoczesnego państwa, jak i chronienie polskiego dorobku przed ryzykiem kryzysu światowego, gospodarczego, ale także i na przykład pracę nad zbudowaniem realnych szans na mocniejszą pozycję Polski w ramach integracji europejskiej, więc przyjmuję tego rodzaju deklaracje jako zapowiedź szansy na to, że w różnych układach jest możliwe budowanie mechanizmu współpracy w wybranych dziedzinach. Podobnie odniosłem wrażenie, że w rozmowie z drugim szefem partii opozycyjnej też usłyszałem pewne tony, które może w sposób mniej wyraźny i może w sposób bardziej uwarunkowany od, jeśli chodzi o całość sytuacji politycznej w Polsce, ale jednak też niewykluczające możliwość szukania dialogu i współdziałania w sprawach dla Polski najważniejszych. I to oczywiście jest zadaniem wszystkich, także prezydenta, aby ten klimat próbować pogłębić i odpowiednio wykorzystać. Chciałam zapytać o wczorajszą atmosferę w czasie spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Atmosfera bardzo dobra. My się spotykamy już, nie wiem, x razy na ten temat mówiłem. No proszę Państwa, my się z premierem spotykamy regularnie. No i to oczywiście każde takie spotkanie w takiej nadzwyczajnej sytuacji wymaga od nas tyle samo zachowania pewnej etykiety w relacjach oficjalnych, bo to jest oficjalna sytuacja, kiedy prezydent przyjmuje szefa, premiera i szefa zwycięskiej partii, no ale jednocześnie to są zawsze spotkania, które są nacechowane tą pewną dozą ważnej w polityce też prywatności relacji takich osobistych. Więc to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o przyjęcie dymisji rządu, to przypomnę, to rozstrzyga konstytucja. Jak moment zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu, a jak już Państwu zapowiedziałem, to będzie 8 listopada, jest momentem, w którym premier musi złożyć dymisję, a prezydent musi ją przyjąć. Więc ja ją oczywiście przyjmę, premier oczywiście ją złoży, ja ją przyjmę i wtedy jest taki moment szczególny, w którym z jednej strony prezydent wyznacza, obdarza misją pełnienia obowiązków premiera i ministrów, dotychczasowego premiera i dotychczasową Radę Ministrów, po to, aby nie było żadnej przerwy w funkcjonowaniu władzy wykonawczej w państwie polskim, i jednocześnie powierza misję tworzenia rządu konkretnej osobie. W tym wypadku szczególnym będzie to ta sama osoba, czyli premier, który podaje się do dymisji, który będzie jednocześnie obdarzony misją wypełniania obowiązków premiera, jednocześnie będzie obdarzony misją utworzenia nowego rządu i na to jest 2 tygodnie czasu, które już zależą nie od prezydenta, tylko zależą od parlamentu oraz wysiłku i efektów negocjacyjnych pomiędzy partiami politycznymi, które chcą koalicję większościową stworzyć i ją sprawdzić poprzez głosowanie nad wotum zaufania dla tej koalicji, dla premiera, dla rządu w polskim parlamencie. I rzeczywiście to powinno się zakończyć, ten proces powinien się zakończyć nie później niż 22 listopada. Ostatnie pytanie, redaktor Hałas-Michalska. Proszę.
Dzień dobry, panie prezydencie. Chciałam zapytać jeszcze o spotkanie z premierem. Czy pan był zaskoczony tą zapowiedzią dla tygodnika Polityka pana premiera, że nowy rząd po nowym roku? Dzisiaj pan premier na konferencji wielokrotnie powtarzał, że wszelkie prerogatywy konstytucyjne należą do pana. Czy pan mu o tym przypomniał wczoraj delikatnie? Premier o tym wspominał stosunkowo wcześniej, to już tuż po wyborach i w czasie naszego spotkania także w Belwederze. Ja to przyjmowałem do wiadomości i no tyle, że pewnie i premier i ja analizowaliśmy to, jakie będą skutki takiego rozwiązania, czy one mogą być, po pierwsze, czy mogą być w pełnej zgodzie nie tylko z literą, ale i z duchem konstytucji i czy nie będą narażały na niepotrzebną, czy innymi słowy, czy zysk w postaci czasu i na dokończenie prezydencji nie będzie mniejszy niż straty z innego tytułu, pewnej niezręczności sytuacji, dwukrotnego podawania się do dymisji, dwukrotnego expose na przykład i tak dalej. I do takich wniosków doszliśmy także po mojej także analizie sytuacji i możliwości znalezienia w moim przekonaniu, jak słyszę z satysfakcją, także i w przekonaniu premiera, lepszego po prostu rozwiązania, bo naprawdę jest rzeczą ważną, żeby w stopniu maksymalnie możliwym, a więc maksymalnie zgodnym z konstytucją, z literą i duchem konstytucji zapewnić jak najlepsze dokończenie prezydencji poprzez także udział w radach sektorowych tych ministrów, którzy są w dzisiejszym rządzie. Panie prezydencie, serdecznie dziękuję. Bo to jest sytuacja absolutnie nietypowa, której jednocześnie jest premier czy rząd, który wygrał wybory i jest jednocześnie rząd, który rządzi w rozumieniu prezydencji europejskiej, no de facto w Europie, prawda? Więc jest to przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań traktatu lizbońskiego. Więc to jest szczególna sytuacja, wymagająca także i poszukiwania szczególnych rozwiązań. W moim przekonaniu udało się to rozwiązanie znaleźć optymalne. Bardzo dziękujemy panie prezydencie, serdecznie dziękujemy również państwu.